Piotr Wróbel, w Policji w zasadzie postać legendarna, absolutnie. Zdecydowanie, no to był facet, który zwerbował najsłynniejszego świadka koronnego, czyli Jarosława S., pseudonim Masa. W zasadzie stał się taką ikoną bitwy z mafią pruszkowską, z mafią wołomińską. No prawdziwy twardziel i człowiek, który dla policji stał się kimś absolutnie wybitnym. Na podstawie jego historii też powstał serial Odwróceni. Dwukrotnie także zdradzony przez system i o tym między innymi opowiemy w pierwszym odcinku Gier Ulicznych. Panie Piotrze, jak się u nas podoba w studiu? Czy to w podobnych warunkach pan Masę przesłuchiwał? Masy nigdy nie przesłuchiwałem, tylko rozmawiałem z nim. Mhm. Z Masą się bardziej w terenie spotykałem. Ekologicznie. A innych gangsterów przesłuchiwał pan w podobnych warunkach? No, bardziej rozmowy, no ale to akurat jest tak ekstremalnie. Nie no, nie aż takich. Mhm. No, opinie krążyły takie, że pan wszystko potrafił wydusić. Nie ma takiej osoby, co potrafi wszystko wydusić. No, po prostu starałem się, kojarzyłem fakty, interesowałem się tym, co się dzieje i może stąd taka opinia, ale nie da się wszystkiego wydusić. Z Masą jak się pan poznał w ogóle? A z Masą poznaliśmy się podczas jednych z rutynowych działań policji, mających na celu, czy tak się wyrażę, przetrzepanie tego środowiska. Pamiętam, to były imieniny czy urodziny jednego z kolegów Masy, Zygmunta, na Pradze Południowej, na ulicy Ostrobramskiej. Wtedy były takie na dużą skalę zakrojone działania operacyjne i uderzeniowe. Po prostu celem ich było zatrzymanie wszystkich członków grupy, rozliczenie ich, co przy sobie posiadają i prowadzenie z nimi rozmów. I tak się wtedy przypadkowo poznaliśmy. Akurat on mi przypadł w udziale do przeprowadzonych rozmów. Rozmowy prowadziliśmy po jego zatrzymaniu w komendzie na Pradze Południe. No i jakaś taka wspólna więź się między nami nawiązała, który można później nazwać dialogiem. Czy jak policjant typuje sobie człowieka, informatora wśród gangsterów, to od razu czuje, że to jest człowiek, który może przyjść na tą drugą stronę? To znaczy typowanie, weźmy sobie taką rzecz, on nie był typowany, ale jeżeli się typuje osobę do współpracy z jakimikolwiek organami, to te metody są od dawien dawna takie same, nieważne, czy będzie to ustrój komunistyczny, kapitalistyczny, demokracja. Należy to podkreślić, że wszystkie metody służb specjalnych, jakichkolwiek formacji, jakichkolwiek krajów są takie same, opierają się na tych samych zasadach. A pan, no mówiąc wprost, stwierdził, że to było najsłabsze ogniwo w nie. grupie pruszkowskiej? Nie, nie, absolutnie. Powiedzmy sobie szczerze, że nie było to jedyne ogniwo, z którym ja współpracowałem, bo byłaby to nieprawda. Nie, po prostu podczas tej pierwszej rozmowy w komendzie wyczułem, że może być z tego jakaś korzyść operacyjna, że człowiek jest jakby już sam na jakąś taką, podjął decyzję wewnętrzną, że co nim motywowało, wtedy nie wiedziałem i do dzisiaj zapewne nie, do końca nie będę wiedział. Aczkolwiek no, wyczuwał się te klimaty. Był osobą otwartą przy tych rozmowach. Były osoby na przykład takie, które wiadomo było jak się nazywa, jak jest w momencie zatrzymania, nie posiadał przy sobie dokumentów i na każde pytanie jak się nazywa stwierdził, że nie będzie odpowiadał. No po prostu totalna blokada, bo tak był nauczony, prawda? No on absolutnie nie. Normalna rozmowa, dyskusje. Tym bardziej to był taki newralgiczny okres wtedy w Warszawie. Szereg wybuchów miało miejsce, grupy sobie wzajemnie podkładały ładunki wybuchowe. Groziło to no, szkodą dla niewinnych ludzi, mieszkańców tego miasta. Oni sami już byli w pewnym momencie przerażeni tym, do jakiego momentu doszli, jak to zatrzymać. Aczkolwiek no, szukali jakiejś pomocy u nas. Akurat ja trafiłem wtedy na Masę. Panu się mówiło, że pan i umiał, i lubił rozmawiać z gangsterami. Tak, bardzo skąd to się wzięło? Cechy charakteru. Nie wiem, lubię. Środowisko też, w którym się pan nie? Moi rodzice byli milicjantami, ale takich tematów w domu się nigdy nie poruszało, jak byłem dzieckiem. Środowisko na podwórku, warszawski służewiec, różnych kolegów miałem. Ja akurat poszedłem do policji, inni koledzy zostali złodziejami, co nie szkodzi nam w tym, żeśmy serdecznie sobie w dzisiejszych czasach rozmawiali. Każdy miał jakiś później zawód swój. Nie, po prostu coś takiego było.
poza tym no, są to ciekawe tematy, wtedy mnie to bardzo interesowało, a tym bardziej, że mam taki charakter, że jak już za coś się biorę i decyduję się, że mi ta praca pasuje, no to już trzeba iść do końca. Czyli no, jak najlepiej wykonywać to, co się robi. A do przesłuchań starał się pan podchodzić jako dobry, czy jako zły glina? O, są takie teorie. Dobry, zły glina, filmowe teorie. Wszystko zależy od klimatu, zależy od człowieka, zależy od toku rozmowy. Przecież wiadomo, że każde zadane pytanie tej stronie przeciwnej to już jest pokazanie tego, co się wie. Jeżeli zadaje się durnowate pytania, głupie, to wielokrotnie byłem świadkiem tego, że moi koledzy zadawali tak idiotyczne pytania, że ten człowiek po drugiej stronie no, patrzył jak na idiotę i wiedział, że to nie jest... Pamięta pan? Pamiętam takie rozmowy. Powiem tak, ten człowiek już nie żyje. Był przesłuchiwany. Ja mówię o tym przeciwniku z drugiej strony. To była dosyć mocna postać z tamtej strony. Może nie tyle powiązana z Pruszkowem, co bardziej z grupą przeciwną, czyli bardziej z Wołominem. I bardzo nam się fajnie rozmawiał. Prowadziliśmy sobie dialog, że tak się wyrażę. Wtedy jeden z kolegów wszedł, który zajmował się rozpracowaniem tej konkretnej grupy i zadał pytanie, czy jakiś tam Kowalski dalej handluje narkotykami. Na co mu ten człowiek odpowiedział, to pan do niego zadzwoni, się pan go spyta. Odpowiedź po prostu dla oficera operacyjnego, to tak jakby w pysk sobie sam dał. Chyba być ośmieszonym przez gangstera to najgorsze, co się może zdarzyć. Nie? I żeby mój dialog dalej szedł w tym kierunku pozytywnym z tym człowiekiem, jak ten kolega wyszedł, no więc stwierdziłem krótko, proszę pana, u nas też są tylko żołnierze, tak jak i u was. Ze zrozumieniem pod. Czyli wręcz się pan tak trochę tłumaczył za kolegę. No tak, no bo przecież to w naszym żargonie tośmy, że taka odzywkanie w kolor, że... A zdarzały się takie sytuacje, że jacyś gangsterzy, którzy byli wezwani na przesłuchanie, grozili wam? Zdarzało się. To znaczy nie były to bezpośrednio skierowane do danej osoby, ale zdarzało się tak. Pamiętam, kiedyś zatrzymywaliśmy też już nieżyjącego, no to lata upłynęły. To już przecież ja poza firmą jestem 20 lat, a robiłem to dużo, dużo wcześniej, także ci ludzie też już się wykruszyli, część z nich poumierała. Tak, było takie zdarzenie. Jeden z dosyć mocnych ludzi w tym starym Pruszkowie wywodzącym się ze Żbikowa, to taka elita była elit. Też ja osobiście go zatrzymywałem z kolegą, dowieźliśmy go dokumenty. On był wtedy poszukiwany do odbycia kary w Olsztynie zresztą, notabene. Naszym zadaniem było go dowieźć i przekazać go na rozmowę. Bo tak wiadomo było, że z nim żadnej rozmowy nie będzie, bo stary twardziel taki. I akurat trafił no, na człowieka, który tak nie, parę lat pracował, nawet dosyć długo, ale on bardziej się, on się bał rozmawiać z nimi. I on natychmiast wyczuł, z kim rozmawia, że facet jest no, cienki. I mu mówi taki tek, że, no, że tak właśnie zebrali się ludzie ze wschodu, z zachodu i tak doszli do wniosku, że jak któryś policjant za bardzo będzie nadgorliwy i za bardzo będzie się czepiał ogólniki, za bardzo będzie się wykazywał i wchodził w szkodę, interesy biznesmenów. No to ustalone jest, że się ustali, gdzie dzieci mieszkają. I się kiwi wrzuci i się od razu uspokoi. Kiwi, no to granat. Tą rozmowę, no ten, który z nim rozmawiał, był przerażony tym, co usłyszał, ale był stary policjant kryminalny przy nim. I natychmiast riposta była błyskawiczna. Mówi, słuchaj, po imieniu, bo się przecież wszyscy znaliśmy, i wiesz o tym, gdzie się kupuje te tetki bez numerów. No wiem. No to co za problem po takim kiwi wam łby podstrzeliłać? Nie ma problemu żadnego. No nie, żartowałem. No kolega, no ja też. No. Sprawa została załatwiona. Dokładnie. Ale natychmiast wyczuł tego pierwszego, że... A wie pan, ja się zawsze zastanawiałem, czy policjanci się nie boją wychodzić z domu do pracy. Bo jak są w pracy, to rodzina zostaje w domu i dzieci. Jest taka zasada. Jeżeli się gra uczciwie i fair, i nie bierze się kasy z tamtej strony, to nie ma się czego obawiać. Jest, to znaczy oni was na swój sposób szanowali też? Wzajemnie się szanowaliśmy. Oczywiście, że tak. Jeżeli nikogo w naszym żargonie nie wsadziło się na lewo, czyli generalnie, jeżeli rzeczywiście były dowody na człowieka i było to stwierdzone, nie musiał się przyznawać. I on szedł siedzieć, trudno, tak jest jego zawód. I w większości przypadków, ja mówię o starych kryminalistach, o tych przedstawicielach starych grup przestępczych zorganizowanych, to byli charakterni ludzie. I jeżeli się z nimi w ten sam sposób postępowało, bo ja nie mówię o metodach zatrzymania,
ofensywnych, dynamicznych, czy coś się komuś stało po drodze. Nie, ja mówię już później o tych dalszych sprawach. Nie. No pan widział też, jak to po kolei przez lata eskalowało od początku lat 90. Też ta wojna między grupami, że właśnie coraz więcej było strzelanin, coraz więcej było wybuchów i generalnie dużo więcej takiej agresji. Pana to nie przerażało też w pewnym momencie? Znaczy, no pewnie, że przerażało. No. Ktoś, kto się nie boi, nie obawia, no to jest nienormalne po prostu. To jakiś instynkt ma wyłączony, to należy się udać do psychiatry wtedy. Tak, no ale trzeba było zachować pewne jakieś formy bezpieczeństwa. No, na przykład wejść się gdziekolwiek bez kamizelki kuloodpornej, no to trzeba być chorym, no bo to różnie bywa. No, dlatego no, w jakiś sposób człowiek się zabezpieczał, prawda? Dobierało się również na pewne działania odpowiedniej osoby, na które się liczyło i oni też na człowieka liczyli. No, zawsze było zagrożenie. Ale większe zagrożenie również bywało w czasie ruchu drogowego. Ilu policjantów poginęło? Wyjeżdżał gdzieś z komendy, sam znam taki przypadek, gdzieś byli na kontroli w Otwocku, czy gdzieś wyjeżdżali z komendy, zagapił się tir i strzelił. No, no i po ludziach. No. Akurat to nie miało związku bezpośredniego z ich pracą, prawda? No po prostu przypadek, zwykły wypadek. Także no, trzeba było w tamtych czasach, na przykład jak wychodził pan z domu do sklepu po zakupy, to broń miał pan przy sobie? Znaczy broń, no wtedy się zawsze nosiło ze sobą broń. To była opcja. I to jest taki ten moment, jak się przychodzi na emeryturę, że brakuje dwóch rzeczy, legitymacji i broni. Ja mówię o policjantach kryminalnych, operacyjnych. No, nie wiem, jak tam w innych służbach. No, w prewencji, no nie sądzę. Czy w ruchu drogowym. Bał się pan, że po odejściu ze służby będzie w zasadzie bezbronny? Że ja miałem prywatną broń. Załatwił pan sobie? No, to przysługiwała. Mhm. Bał się pan, że będą szukać zemsty już nie. Po tym, jak pan odszedł ze służby? Nie, absolutnie nie. Dla świętego spokoju? Nie. My później wielokrotnie się spotykaliśmy w sądach z tymi ludźmi. Bezpośrednio z tymi, no, których ja rozpracowywałem. Normalne rozmowy. A zdarzało panu się spotykać na ulicy gangsterów, których pan wcześniej zatrzymywał? W późniejszych latach? Na ulicy nie. Niekoniecznie. Ale ja mówię, generalnie w sądach. Bo byliśmy świadkami, czy na przykład ja byłem świadkiem, oni byli oskarżonymi, czy też ja byłem oskarżonym, a oni byli świadkami. No takie różne dziwne rzeczy się porobiły w moim życiu. Nie przeze mnie. A kiedy w tamtych latach też widzieliście, że te mafie po prostu rosną w siłę, mają coraz więcej pieniędzy, coraz więcej wpływów, czy wam to jakoś na swój sposób robiło to na was wrażenie? Jakby też to bogactwo, ten przepych, który oni mieli, te wielkie, drogie samochody? To znaczy, jeżeli ktoś, ja mogę o sobie się wypowiadać, wiadomo było, że przepych, oczywiście, duże pieniądze, życie na bardzo wysokim poziomie, ale należy sobie zdawać sprawę, że to życie to krótkie. Krótkie, aczkolwiek treściwe. No przykładów nie będziemy chyba wymieniać, bo takim czołowym jest Pershing, prawda? Facet, który miał wszystko, niesamowite układy, niesamowitą władzę i w miejscu, w którym było ogólnie przyjęte przez całe środowisko zorganizowanej przestępczości, że w tym miejscu nie robimy nic nikomu, ze swoich oczywiście, zginął. Dobrym przykładem jest też Kiełbasa, przyjaciel. Tak. Masy. Tak, Kiełbasa również. Mhm. Tak, jeszcze krócej żył. Zgadza się. Tych przykładów możemy wymieniać mnóstwo. A tak przy okazji tutaj, jeżeli mówimy o Kiełbasie, to kiedyś, że tak powiem, już po śmierci, jeden z urządzeń, które miał Kiełbasa, taki skaner, przydał się w jednej z akcji. Nie po jego śmierci, on żył. A, on już wtedy żył, tylko my to urządzenie mieliśmy w depozycie, bo na przeszukaniu zabezpieczyliśmy. A do czego się przydało? Do wychwycenia rozmów między właścicielami fabryki amfetaminy. Bo nasze skanery, które my mieliśmy, no to były słabiutkie. A on miał naprawdę dobry skaner. I to, co widzieliśmy, potwierdziło nam się wtedy na bieżąco z rozmowami, jakie te osoby prowadziły, dzięki skanerowi Wojtka Kiełbasy. Udało się ujawnić tę hurtownię? Zlikwidowaliśmy, znaczy była fabryka, tak, została zlikwidowana. Mhm. Akurat nie w tym momencie, prawda, bo to dochodzenie do tego wtedy trwa, nie wiem jak teraz to się robi. No my dochodziliśmy do tego rok. Oczywiście takie tam dyżurne przy tego typu sprawach są zasady, prawda, książkowe, które można sobie do kieszeni schować w ich przypadku, że olbrzymie zużycie wody,
Który się sprawdza, prawda, weryfikuje. Duże, o wiele większe zużycie energii elektrycznej, które się weryfikuje na rachunkach. Bzdura totalna w ich przypadku, ponieważ tak, prąd ciągnęli dwie wsie dalej ze słupa, na lewo. To możemy sobie sprawdzać. Wodę mieli własną, ujęcie własne na swojej posesji, bo to było w takiej Nietce akurat ta posesja, otoczona takim wzgórzem ogrodzonym. Także wszystkie te sztandarowe, akademickie wymysły pseudofachowców, których teraz niejednokrotnie oglądam w telewizji. Jacy to fachowcy są z zakresu bezpieczeństwa, to po prostu pusty śmiech mnie ogarnia, no bo a ile też piwnic wygrył, albo ile zabójstw, a nie tylko tak, teoretycznie i tym biednym studentom głupoty opowiadać. No. To była w ogóle duża akcja wtedy, to było olbrzymie laboratorium amfetaminy. Tak, wtedy to było największe laboratorium produkujące amfetaminę. W samym laboratorium podczas realizacji znaleźliśmy w sumie narkotyków, ja już nie pamiętam, nie jakieś szokujące ilości, pół kilograma, kilogram może, ale w śmieciach, po opakowaniach do komponentów, czyli BMK, inne chemikalia, to nasi biegli wyliczyli, że z tychże śmieci, które znaleźliśmy, po tych opakowaniach została wyprodukowana tona. To wszystko szło tak generalnie. I na zachód, wtedy do Szwecji, ale również to na rynku wewnętrznym. I co było ciekawe, zaopatrywali się zarówno Wołomińscy, jak i Pruszkowscy. Oczywiście, no Wierchuszka. Czyli porozumienie ponad podziałami. No nie byli porozumieni. Nie. Po prostu chemiczka, która już nie żyje, i jej opiekun, też już nie żyjący, stary złodziej. Stary, autentyczny złodziej, charakterny, taki stara ta szkoła praska. Oni tak rozdawali karty. Najlepsza amfetamina wtedy była w kraju. Ponieważ chemiczka, nawet jeżeli jej jakość się nie spodoba na etapie produkcji, prawda, czekał klient na odbiór jakiejś tam partii, powstrzymywała go jeszcze o jakiś tam czas, że nie, musi to poprawić. Najlepsza amfetamina w Europie wtedy była. Tym bardziej, że mieliśmy potwierdzenie, bo no, był to olbrzymi sukces. Wtedy zaproszeni zostali w ramach współpracy przedstawiciele DA ze Stanów Zjednoczonych i kobieta, która pamiętam przyjechała z DA, która pracowała, zajmowała się między innymi wcześniej kartelami narkotykowymi w Kolumbii od strony praktycznej, również oględziny, nieoględziny, poza tym i również nie tylko Kolumbia, ale inne kraje, bo miała pojęcie o urządzeniach chemicznych. Tą wyparkę, to jest takie chemiczne urządzenie, które służy do bo nie jestem biegły w tym zakresie, no bo mnie to już mnie interesowało zatrzymać i udowodnić. To w każdym razie stwierdziła, że taka wyparka, to ona jeszcze takiej wielkiej nie widziała, tak profesjonalnie. Laboratorium było bardzo profesjonalnie przygotowane, filtry na kombinie, no naprawdę, ktoś, to, no ta pani chemiczka miała tym pojęcie. No i również byli zabezpieczeni pod kątem ataków. No właśnie, jak ta akcja wyglądała? Nikt nie chronił tego laboratorium? Znaczy nie. Oni się chronili sami w sumie. To było na województwie mazowieckim, Wola Karczewska, o ile dobrze pamiętam, to się nazywało. Na skraju, właściwie poza wsią, otoczone pustymi przestrzeniami z tyłu lasek, ale taki, żeby z naszej strony trudny do wykorzystania ze względów taktycznych, bo z tego budynku było bardzo dobra widoczność dookoła. Dosyć wysoki mur, dom lekko na wzniesieniu. Aczkolwiek wewnątrz tej zabudowy była taka Niecka, skąd brano tą wodę. Także każda droga dojazdowa, takimi drogami gruntowymi, była obserwowana przez nich. Zabezpieczyli się tym, że w laboratorium podczas naszego wejścia był odbezpieczony, przeładowany kałasz i ten opiekun, no współwłaściciel tego laboratorium, z tą chemiczką, miał pod poduszką albo CZ-kę, albo beretę, już nie pamiętam. No oczywiście tego nie użył w stosunku do nas, bo raz, nie miał szans, a dwa, to nie było na nasze powitanie, tylko gdyby no, jakaś konkurencja przyjechała i chcieli zrobić krzywdę. A jak udało się w ogóle trafić na trop tego laboratorium? Bez szczegółów, udało się. Po prostu się udało. Do dzisiaj też koledzy pracują, następne pokolenie. Niestety kuchni pewnych zdarzeń nie mogę dla ich dobra, naszego ogólnopojętego dobra. Bo my to zapewne się nie zmieniły. Nie, no udało się. Mhm. Rok pracowaliśmy przy tym tak naprawdę intensywnie już. No wyszliśmy od osób, może tak zacznijmy. I na tym temat zakończmy. Mhm. Jeśli chodzi o dojście do tego, prawda? Panie profesorze, zaczynał pan w prewencji, na ulicy można powiedzieć. Tak. Na Starej Pradze. To klimat tak. Chyba był ciężki tam.
No, to była szkoła życia. To była dosyć mocna szkoła życia. Ten słynny trójkąt Brzeska, Targowa, Ząbkowska, jakoś tutaj, tak, z tego co pamiętam. Tylko tam pełniliśmy służby w systemie trzyzmianowym. To był 85-86 rok, czyli już dawno po stanie wojennym, który został już zamknięty, że tak się wyrażę, a my na nocne służby jeszcze dostawaliśmy długą broń. Tylko ze względu na, że to jest, był ten teren. I z długą bronią patrowali? Tak, tylko na nocne służby, w ciągu dnia nie. Co się tam działo tak właśnie po nocach? No szkoła życia, no to Praga, no klimat. No, teraz to już nie jest ta Praga. Lubił pan to? Akurat tego nie za bardzo, no bo to zderzenie dwóch cywilizacji, prawda, dla normalnego człowieka. No ale tam to się działo, wesoło było. No właśnie, bywało niebezpiecznie? Bywało, bywało. Także z tymi zorganizowanymi grupami przestępczymi w przyszłości to był pikuś. Co tam ludzie potrafili wymyśleć? Jakieś bieganiny z maczetami, z nożami. Jak się zatrzymywało, jak się walczyło z takimi bandytami? No przede wszystkim do bramy po zmroku nie wchodził jeden patrol, mimo że miał kałasze, nie? Tak, w 2-3, no bo to wszyscy przeciwko czyli patrolowi byli. Trzy patrole jeszcze uzbrojone w kałasze. Tak. Twardo się wchodziło. No czy co, jeżeli cała kamienica była przeciwko tak policji? Podejrzewam, że to do dzisiaj jest. Pamiętam jeszcze te napisy tam, jeśli chodzi o milicjantów wtedy, które samochody operacyjne, wszystko mieli rozpisane na kamienicach, były duże napisy, że to kurwy, to. Jeszcze trochę sobie nazwiska wpisywali. Nie, no ciężka służba tam, ale szkoła życia totalna. No dobra, i oni zawsze stawiali opór? No to w naturze ich było, no jak? Dziadek stawiał, ojciec stawiał, to i syn będzie stawiał i wnuczek. Nie, no to inny świat. Dochodziło do bitew na ulicy? Znaczy nie, do bitew aż takich nie, no bo no, jednak to my mieliśmy te kałasze, prawda? No właśnie, ale zdarzało się ich użyć? Nie, na szczęście nie. Z tego co ja pamiętam, w tym czasie nie. No ale no przeładowanie, prawda, no to robiło wrażenie, no bo to jest charakterystyczny dźwięk. Ale nie, no dawaliśmy sobie radę. A czy broni służbowej kiedykolwiek zdarzyło się panu użyć w akcji? Strzelając do człowieka na szczęście nigdy nie. Nie było takiej konieczności? Nie. I bardzo dobrze. Nie brał pan nigdy udziału w strzelaninie? Nie. Wróćmy do masy. Czy pan uważa, że on w końcu zgodził się z panem współpracować, bo się po prostu bało swoje życie? Zabójstwo kiełbasy między innymi być może mogło mieć na to wpływ. O które był oskarżany przez swoje własne środowisko. Też. Był oskarżany przez swoje własne środowisko. Jeden z oskarżonych, na których on zeznawał, stwierdził, że ma taką wiedzę. Masa zabił kiełbasę, pańskim zdaniem? Nie. Zabić? Nie. Znaczy, ja powiem tak. Z dostępnych materiałów operacyjnych, które wtedy gromadziliśmy, i z wszelkich informacji, z różnych źródeł osobowych, technicznych, były wskazane dwie osoby, które z olbrzymim prawdopodobieństwem dokonały tego. Czyli wiedzieliśmy na 90%, kto był kierowcą i kto był wykonujący. Ale to była wiedza operacyjna. Przekształcić ją w wiedzę procesową na tamtym etapie po prostu było niemożliwe. Nie było takiej możliwości, mimo że był świadek, wtedy taka dziewczynka, która ich doskonale widziała. Oczywiście ta dziewczynka, zostały zatrzymane jakieś tam osoby wtedy, też z tego środowiska. I dziewczynka, no, ja podczas okazania, to jeszcze pamiętam, komenda w Pruszkowie robiła to okazanie, rozpoznała dwóch z tych zatrzymanych osób, ale to nie były te osoby. W moim przekonaniu, w moim uczuciu. To robił komenda rejonowa w Pruszkowie, pod nadzorem prokuratury pruszkowskiej. Ci ludzie dostali zarzuty, areszty tymczasowe. Zresztą szybciutko się z nich wybronili, po kilku miesiącach wyszli. I słusznie, bo to nie oni zrobili. Aczkolwiek no na pewno to nie był też strzelający masa. Aczkolwiek no, były to osoby z tego środowiska, z tych struktur, prawda? Myśli pan, że masa się bał? Nie, znaczy bał. Dobrze, będzie następny. Wtedy nie na tym etapie. Wtedy nie. Przede wszystkim, no cóż, no, moim zdaniem dojrzał do pewnego momentu, że no, trzeba iść w legal. Żeby pójść w legal, no to trzeba było mieć gdzieś oparcie, prawda? Poza tym, no nie oszukujmy się, taka wzajemna współpraca między policjantem a jakimkolwiek funkcjonariuszem służb specjalnych, a tym pozyskiwanym, to jest wzajemna parada oszustów.
On mówi to, co chce powiedzieć, no bo też ma jakieś w tym cele. On nie przyszedł na spowiedź, on załatwia swoje interesy, czyli przerzucić na kogoś odpowiedzialność, czy też wskazać kogoś, kto coś zrobił, żeby się pozbyć konkurencji. No to jest normalne. My też ukierunkowujemy go, no ale w taki sposób, bo niejednokrotnie on jest w tych terminach ukierunkowania jedną z głównych postaci, o których my się chcemy dowiedzieć. Tylko akurat w tym zakresie o inne osoby dowiemy się od niego, a o niego dowiemy się od tych innych. No to jest taka cała układanka szarada. No, z jednym źródłem to nie da się prowadzić pracy o pracę, nie rozpracowując jakąkolwiek grupę, czy pracując przy jakimkolwiek zdarzeniu, prawda? No, musi być sieć. I była ta sieć. Akurat on jest, no sam się predestynował do tego, żeby być tym najsłynniejszym, bo on tego nie ukrywa. I tak, on był, ale poza nim było wielu, wielu innych. I do dziś nie wiadomo kto i nie będzie wiadomo kto, bo po co. A w jaki sposób spotykał się pan z masą? No z nim te spotkania to było tyle trudne, że on był bardzo charakterystyczny w tym środowisku. Też taka była śmieszna sytuacja kiedyś, bo no, on zawsze lubił Mercedes, nie? I to te 600-ki, 12-cylindrowe, no charakterystyczne samochody. Aczkolwiek tego po Warszawie trochę jeździło. Kiedyś na spotkanie, pamiętam, pod Zoo Warszawskim, podjechał złotym Lexusem, nie? Złoty Lexus, na brązowo przyciemniane szyby. Jeszcze byliśmy na pan. Ja mówię, panie Jarosławie, a co żeś pan markę zmienił czy coś? Ja mówię, nie, nie. Mniej rzuca się w oczy. Tak, jedyny wtedy w Polsce zarejestrowany złoty Lexus. No. Znamy trochę masę i ta anegdota jest bardzo charakterystyczna no, dla niego, co nie? Tak, tak. Ale, nie rzuca się w oczy. No comment. Lata 90. w Polsce. Nie, no w ogóle. No nie rzuca się, bo nikt nie wie, co to jest. A panu z kolei chciał kiedyś sprzedać samochód, tak, który kupił od innego znanego gangstera Nikosia. On pożyczył, bo jego coś tam było z jego samochodem. I on przyjechał kiedyś takim, no właśnie tą S-klasą. 6-litrową na szczecińskich blachach, chyba to pamiętam. Ja mówię, co ty za samochód masz, nie? To już swoje miejsce. A nie, bo coś tam. Widzę, ale pełen legal, wszystko super, nie? Ja mówię, ty, a taki samochód to tak ile, nie? By kosztował. No to był używany samochód, nie? No ale nie jakieś tam sztruty, no bo takiego by nie wsiadł. A on, jak dla ciebie dycha papieru, u niego to ta dycha papieru taka dyżurna była zawsze, nie? A mówię, no dobra, dycha papieru. No przeliczając, prawda, wartość tego samochodu, no to były no, śmieszne pieniądze, no, tylko jeszcze trzeba mieć tą dychę papieru w tamtym czasie. Ja mówię, nie, no dobra, cena. Słuchaj, dla ciebie dycha, legal, wszystko papiery, to od Nikosia samochód. Nie? No zajebiście. A mówię, ale wiesz, Jarek, nie, ja nie chcę, nie? A mówi, to wy nie możecie takich mieć samochodów. A mówię, ja nie wiem, czy nie możemy, no może możemy, tylko powiedz mi, wiesz, no różne są plotki, różne głupoty, zawiść ludzka, to ja ten samochód bym chyba 2 kilometry od komendy stawiał, gdybym już go miał kupić, gdyby było mnie na jego stać. No tak. No to mówiąc wprost, właśnie jeżeli zdarzała się taka sytuacja, albo mogła zdarzyć, że policjant podjeżdża jakimś drogim samochodem pod komendę, to od razu biuro spraw wewnętrznych, rozumiem, jest zainteresowane, no, skąd pieniądze na ten samochód. Znaczy biuro może by się nie zainteresowało, tylko w cudzysłowie koledzy, bo to też są tarcia, nie oszukujmy się. To jest konkurencja wzajemna w danym wydziale. Każdy walczy o swoją pozycję, o swoje wyniki. Niejednokrotnie sobie wchodzimy w drogę, ale to jest taka zdrowa konkurencja, prawda, która no, doprowadza do rozwoju. Ale są i tacy nieudacznicy życiowi, którzy tam udają, że coś potrafią, wyników zero, no ale musi zabłysnąć, prawda, namieszać, namącić. No to natychmiast by powiadomili i byłoby tłumaczenie. Ja pamiętam, miałem pracownika już w późniejszych latach, który był z zamożnej rodziny, kawaler, tutaj gdzieś wynajmował sobie mieszkanie, no chciał być policjantem, już jest emerytem, parę lat temu odszedł, bardzo fajny chłopak, sympatyczny. No miał ten niefart, że rodzice byli zamożni z innego miasta i kupili mu Volvo, ale nie jakieś, ojejku, Volvo, no po prostu Volvo, używane Volvo, takie średniej klasy jak na Volvo, prawda, nieduże. No to już niektórzy chodzili po wydziale i a co, a za co, a skąd. Więc jako przełożony wziąłem na rozmowę, słuchaj, on po prostu nie pije, nie przepija 13. On oszczędza, ma bogatych rodziców. A ty idź butelki sprzedaj, to może tego samego sobie kupić. No, i się skończył temat. Szczerze nie wkurzała pana, że policjant stojący po dobrej stronie ledwo żyje z miesiąca na miesiąc, a masa jeździ złotym Lexusem? Inni gangsterzy też? Znaczy nie, no tak. No taki każdy z nas dokonał wyboru. Tak może
no, z miesiąca na miesiąc do tego pierwszego się żyło, prawda? Oczywiście, no, ale to nie, nie było jakieś granice ubóstwa były. Raczej to się odbywało normalnie, no, jeżeli człowiek chciał awansować, to musiał pracować i się rozwijać. No aczkolwiek z drugiej strony, no to był ich wybór, ich życie. Oni się wychowali w takim, a nie innym środowisku. Niejednokrotnie powiem się, że nie mieli wejścia, co po niektórzy z nich. No bo skoro wszyscy tak dookoła robili, no to tak zostawał już, prawda? Jeżeli wszyscy tacy sami ich otaczali, no na przykład na słynnym Żbikowie, czyli taka dzielnica Pruszkowa, no to tam nie było szans, żeby wyrosnąć na kogoś innego, tylko na twardziela, chuligana, łobuza, a później gangstera, no chyba, że po drodze ktoś kogoś odstrzelił albo zarżnął. Nie, no po prostu tak na całym świecie się to odbywa. Człowiek pracował, żył godnie, wychowywał dzieci, no fajnie. A praca taka jak każda inna, no przecież mogłem iść na kolej, przynajmniej teraz emeryturę miał normalną. No. A nie obawiał się pan tak naprawdę wielu swoich kolegów z pracy, że wśród nich mogą być tacy, którzy jednak właśnie się skusili na współpracę z gangsterami i mogą na przykład informacje wypływać? Jeśli chodzi o kolegów bezpośrednio, tych, z którymi pracowałem na przestrzeni tych lat, to miałem to wielkie szczęście, że nikt. My mogliśmy się sprzeczać, kłócić, nawet parę sobie posłać różnych epitetów, ale pod kątem roboty. Ale nigdy nie miałem jakiegokolwiek podejrzenia w stosunku do ludzi, z którymi pracowałem, że pracują dla drugiej strony lub coś w jakiś sposób pomaga. Aczkolwiek zatrzymywaliśmy takich i rozliczaliśmy z innych komend, tylko to nie byli nasi koledzy. I ludzie, no najlepsza sprawa, przykład jest sprawa grupy Rympałka, gdzie zatrzymaliśmy wtedy dwóch ówcześnie pracujących policjantów, współpracujących z grupą. Jeden to bardziej tak nieświadomie. Współpracował, nie zdawał za bardzo z tego sprawy, bo był tak zwanym prawym tego pierwszego, ale ten pierwszy brał kasę. Uprzedzali gangsterów o waszych akcjach? Uprzedzali, kierowali w ogóle na inne tropy. To dotyczyło napadu na zamiany. Ten jeden z policjantów podrzucił na dworcu centralnym do skrytki fanty, napisał informację o źródła, żeby nas zupełnie skierować na kogo innego, kto dokonał napadu na zamiany. Kierował nas na Wojtka Kiełbińskiego, Kiełbachę. A to my od początku wiedzieliśmy, że to jest lipa. I tak się nam ujawnił. I za jakiś czas razem z całą grupą ten policjant poszedł siedzieć. To jakoś boli wyjątkowo, kiedy się okazuje, nie, że ktoś z tej nie, samej życie. Życie po prostu. A pana często coś gangsterzy wodzili na pokuszenie? Nie. Mieliśmy taką sytuację, ja wtedy jeszcze byłem w PZA kierownikiem sekcji, kiedy dokonywaliśmy zatrzymania tu na terenie Warszawy jednego, znaczy w sumie szukaliśmy zupełnie kogoś innego, ale przez tak zwane pączkowanie dokonaliśmy zatrzymania syna jednego z takich ważniejszych gangsterów ze Śląska. Wtedy tenże gangster, na 48 tego chłopaka zatrzymaliśmy, wyjaśniliśmy kwestię, został później zwolniony akurat. I wyjaśnialiśmy kwestię, aczkolwiek w międzyczasie ten mocny człowiek ze Śląska zadzwonił do jednego z naszych najważniejszych figurantów z prośbą o pomoc, żeby tam poleciał na psy i pozałatwiał, nie? A on mówi, nie, to PZ-y warszawskie. Niestety, kurwa, tam nie mamy przełożenia. Oczywiście nam to wyszło z techniki i pamiętam, jak dziś nasz naczelnik zawezwał mnie, pokazuje mi ten komunikat. Mi tak, panie Piotrze, to powinniśmy sobie na ścianie powiesić jako laurkę. My tak, szefie. I to była taka z ich strony, naszego środowiska, tych, którzy nas znali, taka największa laurka w tych czasach. Dla nas wszystkich, którzy w tym PZ-cie warszawskim pracowali, którzy tam o coś się spierali, kłócili w ramach tych sekcjach, konkurowali, nieważne, ale wszyscy byliśmy uczciwi, że nie mieli do nas dotarcia. Czy pamięta pan ten moment, kiedy masa dał się złamać i powiedział, tak, wchodzę we współpracę, będę donosił na kolegów? Nie było takiego momentu, chlast, że o, dzisiaj to donoszę na tego jednego. Nie, to trwało. To trwało, to te wzajemne relacje. Pierwszy wariant to był taki, zaraz po tym zatrzymaniu porozmawialiśmy chwilę, zostawiliśmy na siebie kontakt. No nie było wtedy tak komórek, prawda? Ale w każdym razie jakiś ustaliliśmy tryb i dosłownie za kilka dni trzeba było kuć żelazo, póki gorące spotkanie. I on wtedy określił, że on na tym etapie,
że na swoich kolegów to na pewno nie będzie donosił, ale on może być takim naszym konsultantem tego, co się dzieje w mieście pod kątem tych wybuchów, kto komu co. Okej. No to już to przełamanie wtedy. I później stopniowo, a już później na kolegów. I faktycznie od początku przynosił dobre informacje? Generalnie, no, oczywiście no, należałoby je jakoś tam oceniać, prawda, pod kątem no, przydatności. No bo skoro ja się zajmowałem grupą pruszkowską, czyli tą jego grupą, w której on funkcjonował na dosyć wysokiej pozycji, no więc na początku on mi nic na nich nie mówił, no bo tak sam założył sobie. Ale później, a i owszem. Zdarzały się jakieś sytuacje kryzysowe w waszej współpracy? Nie. Bo tutaj... A czy była sytuacja kryzysowa tego rodzaju, że kiedyś zatrzymywaliśmy no taką grupę satelicką i on rzeczywiście no wtedy dużo ryzykował. Ja wtedy pamiętam ściągnąłem do Warszawy siły no około 120 policjantów z całej Polski, łącznie z grupami AT, było wszystko podzielone i jedno założenie było podstawowe przekazane nam z prokuratury, że jeżeli tego głównego przywódcy tejże satelickiej grupki nie zatrzymamy, to reszty nie zatrzymujemy. A on już się nam ukrywał. I wtedy no, masa, dogadaliśmy się, że on mi go wystawi bezpośrednio. I rzeczywiście go wystawił pod Warszawą w jednej z takich stacji benzynowych z barkiem, nie z barkiem, z restauracją. No i moi policjanci wtedy popełnili błąd i to bardzo duży błąd, ponieważ odstąpili od wejścia do tej restauracji. No. Dlaczego? Twierdzili, no to była dosyć mocna grupa, prawda? Twierdzili, że może dojść do tego, do tamtego, że tam byli ludzie. Ja powiem tak, ja bym na miejscu inaczej postąpił, gdybym ja był. Byłem wszedł i gościa za łeb wyciągnął z tej knajpy, nie patrząc na jego kolegów, bo miałem przecież następnych swoich policjantów. No, tak postanowił ten człowiek, który dowodził tym odcinkiem. Jego sprawa. I wtedy, no rzeczywiście masa dużo ryzykowała, bardzo dużo, bo on go wydzwania cały czas, no kiedy ty dojedziesz, kiedy to masa zaczął ściemniać, że jakieś tam koło, coś tam, a że ja w ogóle ma ogon, no więc tamten hardy, gniewny, na drugi dzień już nie był taki hardy, gniewny, to dawaj ich tutaj tą psiarnię, to tamtego, śmego, co my tu nie porobimy. No w każdym razie masa nie dojechał i miał wtedy wielkie pretensje do mnie i miał rację. I miał rację, bo daliśmy ciała. No, a zadzwonił do pana, mówił tak, o tej rencji? Miał. No, uszy po sobie, no co mu powiem? No, ma rację. No. Mhm. Przeprosił go pan wtedy? Nie. Gangstera się nie przepraszał? Nie, ja go inaczej to załatwiłem. Na drugi dzień, ponieważ już miałem potwierdzone to, że jest ten człowiek, którego poszukujemy. No poza tym miałem mnóstwo innych informacji, między innymi od masy, jaki jest jego aktualny telefon, czyli taki no już do tych ich działań, takich skrytych, prawda? No więc pojechaliśmy samego rana do niego do domu, a już w pozostałych miejscach, gdzie byli pozostali, zamieszkiwali, czekaliśmy. On się schował wtedy pod łóżkiem dziecka, ale go znaleźliśmy. I wtedy był atak na wszystkich, złapaliśmy wszystkich. I pamiętam godzina 9, mi ich już do komendy zwozili, zadzwoniłem wtedy do masy. I mówię, no słuchaj, no rzeczywiście, no bo on powiedział, że jego wojsko jest lepsze od mojego wojska. No to takie ich żargon, ale no trzeba było się dostosowywać. Ja mówię, wiesz co, Jarek, mówię, kurczę, no wczoraj może tak, ale wiesz co, jednak moje wojsko jest lepsze. A co? A ja już ich wszystkich w piwnicy mam. O kurde, to sorki, Piotrek, sorki. No takie były sympatyczne te chwile. W każdym razie była to tak silna grupa, że my mieliśmy na nich zebrany materiał, też się sami nawzajem zaczęli pomawiać. W sumie na 6 zatrzymanych, oni w sumie usłyszeli 35 zarzutów do zabójstw. Bardzo mocna grupa w tamtym czasie. To niewykluczonym jest, bo też materiał operacyjny na to wtedy wskazywał, aczkolwiek nie było możliwości przełożenia tego na proces, że byli to sprawcy zamachów w GAMI. Tylko za to nie dostali zarzutów, bo no nie mieliśmy takiego materiału procesowego. Aczkolwiek do pozostałych zabójstw mieliśmy, co skutkowało, taka większość dożywocia dostała. A między panem a masą nawiązała się jakaś taka, powiedzmy, nić przyjaźni? Przyjaźń to za dużo powiedziane. Ja lubiłem z nim rozmawiać. No lubiłem, no bo życie, to znaczy on myślał, że jesteśmy przyjaciółmi, czego wyraz dał podczas konfrontacji. Konfrontacji czy w sądzie to było? Już nie pamiętam, w każdym razie gdzieś w tych organach już śledczych, tak się wyrażę, czy resortu sprawiedliwości,
on stwierdził, że on mnie uważał, na protokół, że on mnie uważał za przyjaciela i traktował jak przyjaciela, dlatego ta współpraca to ble, ble, ble. A się okazało, że był tylko głupim bandytą zmanipulowanym przez policjanta. No więc mój komentarz był jedyny, no okej, okay, tak, bo mi za to, żeby manipulować takimi ludźmi, państwo polskie płaciło ciężkie pieniądze. Zgadzam się z tym. Proszę powiedzieć, jak to znów się... następna laurka. Dokładnie. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że, żeście w ogóle znaleźli się w sądzie po przeciwnych stronach barykady? No znaleźliśmy się, bo mnie pomówił o to, że ja żądałem od niego korzyść majątkową w wysokości, uwaga, 10 tysięcy papieru, tak jak ten Mercedes, prawda, od Nikosia. W sumie no, dęta sprawa, jak nie wiem. Wynikało to z tego, że w międzyczasie, jak zabito Pershinga, jak dobrze pamiętam, 4 grudnia, zgłosił się w międzyczasie do nas człowiek, który no, zeznawał na masę, że go haraczuje, że wymusza na nim pieniądze i to nie małe pieniądze. Leasingi na samochody, no cuda, no więc no, trzeba było się tym zająć, no bo ani ja Masie, lub też wielu innym nie kazałem zostać bandytami, a tym bardziej nie kazałem zostać agenturą. Także to jest ich swobodny wybór, prawda? To jest wolny kraj, można robić w nim co się podoba, tylko trzeba później ponieść konsekwencje. No więc zaczęliśmy tą sprawę robić. W międzyczasie Masa uciekł. Wersja jego, że przed nami, przed naszymi działaniami, bo jakoby miał być ostrzeżony przeze mnie. A wersja faktyczna jest, uciekł przed swoimi dawnymi kompanami, którzy dali zlecenie na Pershinga, bo było wiadomo, że on będzie następny. Zresztą ja się z nim w dniu śmierci Pershinga spotkałem późnym wieczorem w Komorowie. Takie było założenie, no bo na gorąco wyciągać od niego informacje. I on autentycznie był bardzo się bał. Bardzo się bał, bo ja mu to powiedziałem, mówię, Jarek, ty śmierdzisz ziemią, bo ty jesteś następny. To chyba sobie zdaję z tego sprawę. On mówi, tak zdaje. Słyszycie, kamizelka kuloodporna z jego strony, 3 samochody w kółko jeździły, go zabezpieczały, pilnowały, bo my w jego samochodzie siedzieliśmy. No, on był przerażony. No. Czyli nie po śmierci kiełbasy, tylko po śmierci Pershinga tak. Masa się naprawdę zaczął bać. Tak, bo Pershing był taką jego jedyną barykadą, takim zabezpieczeniem przed pozostałymi członkami grupy, zarządem, bo on już był od dłuższego czasu podejrzewany, że współpracuje z policją. Poza tym starym nie podobało się to, że Pershing i Masa weszli już w legalne interesy i żądali no, udziału w tym, albo przynajmniej działy z tego, prawda? No oni tam jakąś działkę im dali, aczkolwiek no, to już było nie tak. No to generalnie chodziło o tą słynną firmę byłego senatora AWS-u, Italmark. A on to później miał reperkusję, że i senator Gawronik poszedł siedzieć do tej sprawy i ten syn tego byłego senatora z AWS-u, ja się nie pamiętam, jak on się nazywa. Oni przejęli tą firmę z Gawronikiem i sobie tam, powiedzmy, że robili legal, no, tak nie do końca. Czyli handel papierosami na granicy, na dużą skalę. No i starzy chcieli w to wejść, aczkolwiek tu mieli opór materii ze strony zarówno Pershinga, jak i Masy. No i między innymi za to Pershing zginął. Kiedy pan pierwszy raz zaproponował już tak stricte status świadka koronnego Masie? Nie ja mu proponowałem. To się prawda. Odbywało poza mną i na kanwie tego, co zeznawał na mnie. A. Tak jest moje odczucie. Bo same jego zeznania na grupę, no za bardzo go nie pretendowały do tego, żeby zostać świadkiem koronnym, ponieważ był przywódcą jednej z tych zbrojnych grup przestępczych, czyli z automatu powinien być wyłączony jako świadek korony. Notabene rok temu czy 2 lata temu słyszałem wypowiedź generała Rapackiego, który stwierdził, że przy dzisiejszym, chyba generała Rapackiego albo ministra Biernackiego, który z nich stwierdził, że przy dzisiejszych relacjach i przy dzisiejszych doświadczeniach Masa nigdy nie powinien dostać statusu świadka koronnego. I ja się z tym pytaniem nie zgadzam. Ja chciałem z niego zrobić świadka incognito. Czyli? Zupełnie na innych zasadach to jest incognito. Czyli, że on idzie do sądu, zeznaje, tylko nie pod swoim nazwiskiem, ale jest wiarygodnym świadkiem. Ale nie ma takich uprawnień i takich uprzywilejowań jak świadek korony. A co pan pomyślał, co pan w ogóle poczuł, kiedy się pan dowiedział o tym, że Masa na pana zeznaje i twierdzi, że chciał pan od niego łapówkę? Znaczy o łapówce to się dowiedziałem dopiero w prokuraturze. Mhm. Bo to, że na mnie zeznaje, że tam jakaś sprawa mi się toczy, to. Tak zakładam, no co, przekroczenie uprawnień, typowo policyjne zarzuty dla policjanta, przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązku, to takie tożsame, nie?
Zrobisz tak, nie dopełniłeś obowiązków. Zrobisz więcej, przekroczyłeś uprawnienia. Jakby się człowiek nie obrócił tak do pastyłu? No niestety. I to na każdym szczeblu funkcjonowania jednostek policji. Czy dyżurny tu w rejonówce. Jeden zabezpieczy kradziony samochód, a się okaże, że nie był kradziony. O, dlaczego? Przekroczenie uprawnień. Zarzuty. Znam takie przypadki, dlatego o nich mówię. Następnego dnia drugi oficer dyżurny na zmianie miał identyczną sytuację. Nie, bo tamten już dostał pajdę. No to ten też dostał. Niedopełnienie obowiązku. O czym rozmawiamy? Więc takich zarzutów się spodziewałem, czysto policyjnych. Ale o tych 10 tysiącach to słyszałem w prokuraturze, to przysiadłem. Już pomijam to, że nie przysiadłem dlatego, że kłamał. Tylko przysiadłem, bo zdawałem sobie sprawę, jaka z tego tytułu będzie sankcja z tego zarzutu. Czyli obligatoryjny areszt. A tak po ludzku pan się nie poczuł zdradzony przez swojego, no jednak człowiek, który spędziliście kilka lat bardzo przez blisko. Przez niego nie. Przez swoje środowisko. Że może nie tyle przez swoje policyjne, bo co do mojego środowiska policyjnego to nie, bo ono było za mną. Ale przez państwo. Przez państwo polskie. Prokuraturę. Po prostu prokuraturę. Bo prokuratura w Warszawie musiała wyłączyć materiały, na których on zeznał, no bo nie mogła prowadzić tej sprawy przeciwko mnie, no bo się znaliśmy po prostu. I przesłane zostały do Olsztyna. Przypominam, że wtedy ministrem sprawiedliwości był nie kto inny, tylko pan Lech Kaczyński, a jego zastępcą pan Ziobro. Także na temat polityki karnej AWS-u, a teraźniejszego PiS-u, to ja mam jak najgorsze zdanie ze swoich doświadczeń, bo powiem tylko tyle. Po 18 latach, po dwóch uniewinnieniach, w sumie sąd apelacyjny orzekł, że w uzasadnieniu, że nigdy nie było jakiegokolwiek przestępstwa łapówkarskiego, bo to nawet wynika z zeznań masy pierwszych, że kłamał. No a tam wtedy dawano wiarę, no bo dlaczego? Bo potrzebny był wynik. Prokuratora uwierzyła, że wziął pan pieniądze od i masy. I brnęła, że chciałem, nie, że chciałem. Zresztą sąd apelacyjny w ubiegłym roku tak to pięknie wykazał, że po pierwsze, trzykrotnie zeznawał masa na ten temat. I wszystkie trzy wersje są rozbieżne. Od tego, że wziąłem, druga, żądałem, trzecia, nie było rozmowy. Jak przetrwać w areszcie, jeśli się jest policjantem? No jakoś trzeba. Ludzie oświęci przeżyli, ale to nawet nie ma skali porównawczej. Nie, no po prostu trzeba na siebie uważać i tyle. No. Pan tam jak był pan pół roku? Pół roku. W Olsztynie. Jak pan sobie dawał radę? No i jakoś sobie dawałem. No, nie będziemy tutaj robili z tego martyrologii funkcjonariusza skrzywdzonego przez państwo. Nie, no po prostu dawałem sobie radę. No. Nie, no wiadomo, nie że jeden. Policjant w więzieniu za kratkami, no to jest... No tak, ale ja miałem troszkę inną sytuację z racji tego, że... Znaczy ja pierwszą rozmowę ze współosadzonymi z grupy spacerowej miałem już następnego dnia na spacerze, bo krótko stwierdzono, oczywiście w odpowiednich warunkach kogutkowych w drugą stronę się odwrócił, bo takie są tam zasady, że oni doskonale wiedzą, kim ja jestem, co robiłem, ale nikt do mnie nie ma o to pretensji i tak ma być. Tylko, że ja miałem zarzuty przedstawione przez Wydział Prokuratury do spraw przestępczości zorganizowanej, czyli ja już byłem no, w innej roli, że tak się wyrażę, tego pensjonariusza tam. Bo on pierwszą dobę to mieli ze mną olbrzymi problem, gdzie mnie posadzić, to mnie posadzili dosyć dla niebezpiecznych. No bo no będzie bezpieczny. Później, żeby pana chronić. Tak, później wylądowałem na tak zwanej grupie ochronnej, co jest kompletną bzdurą, bo siedziałem tam razem, w tej naszej grupie byli starzy recydywiści, którzy już po wyrokach zdecydowali się zeznawać do innych spraw. Więc żeby ich odizolować tych zakładów karnych, ich wrzucono tutaj, prawda? No. Były jakieś rozmowy? Znaczy były rozmowy takie, że prokuratura olsztyńska chciała wielki sukces otrąbić, że mnie aresztowali i w Gazecie Olsztyńskiej na pierwszej stronie był taki artykuł z takim tekstem, że były wysoko postawiony oficer Centralnego Biura Śledczego, tymczasowo aresztowany i z artykułu wynikało, że no nie wiadomo, czy ja nie byłem członkiem tejże grupy zorganizowanej przestępczej Pruszkowskiej. A to jest takie carte blanche tam. Czyli mieli pana za swojaka, tak? Znamy policjantów, którzy mieli podobne losy i się załamali. Nie dziwię się. Znaczy, co jest załamujące? To nic nie robienie. I ta pustka. 3 miesiące prokuratura nic ze mną nie robi, a przedłuża mi areszt. Znaczy występuje do sądu. No sąd wiadomo, klepie, no bo jak siedzi i końca nie widać. Czynności zero. Jedyną czynność, tam chyba po miesiącu z Sokołowskim mieliśmy konfrontację,
która w ocenie prokuratora prowadzącego wyszła na moją korzyść. A skąd wiem? Bo wtedy poprosił adwokata, którego wtedy miał w Olsztynie na rozmowę i powiedział, adwokat mi oczywiście przekazał. I pan prokurator powiedział mu krótko. Pana klient w moim odczuciu po tej konfrontacji powinien dzisiaj wyjść do domu. No to adwokat pyta. Stary adwokat, był sędzia okręgowy, czyli no elita na to struktury olsztyńskie, prawda? No to na co pan czeka? A mówi, nie, ja mam przełożonych w Olsztynie, oni mają w Warszawie. Sorry. A jak wyglądała pana konfrontacja w sądzie z Masą? Znaczy mieliśmy w prokuraturze. My mieliśmy w sumie dwie konfrontacje w prokuraturze i jedną w sądzie. Normalnie. No a jego pilnował łatowiec, nie? No bo takie są procedury. Znaczy najciekawsze było ta konfrontacja pierwsza w prokuraturze, bo no, zaczął z wysokiego C, nie? Że no jak, że w ogóle jak tutaj tak policja zatrudniała takiego jak ja, jakieś głupoty. No po prostu mnie tak zdenerwował na wejściu, że ojej. No więc ja odpowiedziałem w ramach tej konfrontacji, a od kiedy to narkoman, zaszyty alkoholik, gwałciciel, a nie wiadomo czy nie zleceniodawca zabójstwa Wojka Kiełbińskiego, śmie oceniać, kogo zatrudnia policja. No więc riposta pana sama. Nie, 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 ja chciałem co innego powiedzieć. Ja, że bardzo dalej chciał z panem Wróblem zwalczać tą wstrętną, zorganizowaną przestępczość w Pruszkowie. No po prostu prokurator to zgłupia, a adwokat mnie bije w bok i mówi tak, nie atakujemy już. No bo no, to był atak poniżej pasa po prostu. Ale powiedział pan, że te konfrontacje normalnie wyglądały. Jakoś nie chce mi się wierzyć, to spotkał pan człowieka, który nagle pozwolił no, panu ja życie sobie zniszczyć. Sprawę z kim współpracowałem. Ja cały czas liczyłem na tą jakąkolwiek obiektywną ocenę materiałów przez prokuratora, do czego jest zresztą zobowiązany zgodnie z kodeksami, ale to jest lipa totalna, bo w tym kraju prokurator nie ocenia obiektywnie zebranego materiału, tylko już w dzisiejszych czasach, tylko politycznie. Tak jak jest przykaz z góry, tak jedziemy równo. Prawda? Czy można powiedzieć, że Masa zniszczył panu karierę? Tak, tak. Ja byłem w takiej grupie przewidziany, bo byłem naczelnikiem zarządu warszawskiego, dosyć dużego wydziału. I w strukturach nowo powstałych, w strukturach CBS-u, znaczy ja byłem naczelnikiem wydziału, miałem zostać naczelnikiem zarządu, to już przyblokowano. Skierowano mnie do, no jako tam, do zwykłego wydziału kryminalnego, ale już w ramach CBS-u, ale wcześniej byłem planowany na zastępcę dyrektora całej struktury. No to ja byłem wtedy bardzo młodym człowiekiem, miałem 35 lat. To bardzo szybka ścieżka awansowa. No ale nie przez układy, tylko przez pracę. Również miałem mnóstwo wrogów i w samej firmie, nie? Takich innych, ukrytych, jawnych, ale to jest normalne. Tak jak w korporacjach. Żałuje pan z dzisiejszej perspektywy, że no właśnie, że zwerbował Masę na informatora, że w ogóle ta relacja się między wami nawiązała? Nie. Nie, absolutnie. No jestem dorosły, wiedziałem co robię. Znaczy najśmieszniejsze było to, bo jak dostawałem, to taka moja dygresja, nie? Jak już, bo zostałem naczelnikiem tego wydziału mojego, no więc rozkaz był z dnia 1 kwietnia i tak mówię, kurde, to musi się źle skończyć, no na prym aprylis, no nie, no to po prostu jakaś lipa z tego będzie, no i była. Aż trudno w to uwierzyć, ale został pan ostatecznie uniewinniony bodaj po 17 latach. 18. 18 lat. Tak. 18 to znaczy, lat policjant tłumaczył się z niewinności. Żeby być precyzyjnym. W międzyczasie dwukrotnie zostałem uniewinniony przez sądy rejonowe, prawda, bo były apelacje, to tam, to inne, inne sprawy. I na koniec, już po drugim uniewinnieniu, znów prokuratura apelowała olsztyńska i poszło do sądu apelacyjnego tu w Warszawie okręgowego. I skład sędziowski w składzie trzech osób, on nie uniewinnił mnie. On umorzył sprawę z uwagi na przedawnienie, prawda, czyli w swoim uzasadnieniu stwierdził, że w ogóle o łapówce to nie było mowy i sprawa tej łapówki to powinna się toczyć w innym postępowaniu przeciwko Masie, żeby mu odebrać status koronnego, ale w innym postępowaniu, powiednik tego nie prowadzi, aczkolwiek wszystkie pozostałe zarzuty mi się przedawniły. No ale o co chodzi? No bo gdyby ten sąd utrzymał tamten wyrok w mocy, to by mi się należało takie odszkodowanie, że po prostu kosmos. A teraz to ja mogę tylko się procesować, co procesuje się, o za niesłuszne tymczasowe aresztowanie. Bo skoro sąd apelacji, pozostałe sądy mnie uniewinniły, a apelacja stwierdza, nie było przestępstwa łapówkarskiego, prawda?
Od samego początku to było wiadomo, już na etapie prokuratury. To jakim prawem wtedy niesłusznie mi przedstawiono zarzuty do łapówkarstwa, które obligowały sąd do tego, żeby mi dać pajdę, nie? Od razu 3 miesiące. No to co by pan... No to co by pan powiedział Masie, gdyby pan go spotkał na ulicy dzisiaj? Nic. Przeszedłby pan obok? Chyba tak. Mhm. Na pewno by go nie opluł, nie wiem, nie, no, taką wybrał drogę, zresztą teraz za nią płaci. Coś tam po drodze sobie napsotował. Oczywiście też żenujące były tego wypowiedzi dotyczące, już mówię o tych nowych czasach, jak to własną piersią by chronił Jarosława Kaczyńskiego, a w ogóle minister Ziobro, to no to mu zapłaci. No właśnie, pan skończył jedną bitwę, tą sądową, i która rzeczywiście zakończyła się uniewinnieniem w końcu po tych 18 latach. Świętym spokojem, może tak. Świętym i oczyszczeniem spokojem. Z jakichś tam domniemanych głupot. Ale teraz z kolei rozpoczął pan kolejną bitwę, bo obecny rząd obciął panu emeryturę dość konkretnie, bo załapał się pan na tak zwaną ustawę dezubekizacyjną. Tak. Czy bitwę nie ja zacząłem, tylko to oni. Tak, tylko pan teraz tylko ją to toczy. Tak. I to nie tylko ze mną, tylko z grupą kilkudziesięciu tysięcy funkcjonariuszy policji i różnych służb tego wolnego państwa. Tylko coś w ich wyobraźni przyszło im do głowy, zmienić ustawę, którą i tak chcieli zmienić, ale rzutem na taśmę, nie wiem, jakie to były cele. Oczywiście czysty populizm, żeby swoim elektoratowi pokazać. To nawet nam, którzy już po 90 roku, którzy zostaliśmy pozytywnie zweryfikowani, i mówię, ABW czy tam UOP, jakby się to nie nazywało, policja, Straż Graniczna, to nam poobcinali to, co już sobie w wolnej Polsce wypracowaliśmy, ryzykując niejednokrotnie życiem, zdrowiem, układami rodzinnymi, bo mnóstwo rodzin się rozpadło przez pracę czy funkcjonariusza, czy funkcjonariuszki, a oni wszystkich do jednego kotła. A najciekawsze jest to, że sami mają, bo nas nazywają komuchami, prawda? A oni są tak przysiąknięci komuną, ich myślenie w ogóle to jest czysta bolszewia, jak się na to patrzy, po prostu horror. Ale my na spokojnie to bierzemy. No, część naszych kolegów no, umarła, jak dostała decyzję, zawały serca. Oczywiście oni to podważają, bo pewnie na spacerze też mógł umrzeć. No nie, no jeżeli człowiek dostaje decyzję od listonosza i z decyzją w ręku umiera, no to raczej to nie przez to, że na spacerze nie był. No. Co pana zabolało bardziej? To, że panu obcięli kasę, czy to, że nazwali pana zbrodniarzem komunistycznym? Najbardziej to mnie zabolało to, że nazywają nas taka pani Szydło, co ona osiągnęła dla tego kraju, co ona zrobiła poza własnymi biznesami, że ona śmie nas nazywać oprawcami, zbrodniarzami. To mnie bardzo boli, bo jeżeli tak, za takie słowa powinno się po prostu zrobić mi sprawę. Tylko jest tak prawo skonstruowane, że to jest takie, tak a nie inaczej zrobione. Ja mam nadzieję, że kiedyś oni odejdą i się ich rozliczy wszystkich. Prawda? Nie my, tylko nowi, którzy będą, ludzie rządzili tym krajem. A przede wszystkim ten ich populizm, czysty populizm. Jadą na ten spotkanie z tym elektoratem swoim i słyszy się, pamiętam pani Kempa, pani właśnie ta Szydło. Zabraliśmy tym oprawcą. No jak ja jestem oprawca? No jak ja jestem oprawca? Czy wielu moich kolegów? Czy pani, która 2 lata spędziła w okienku paszportowym w ramach Służby Bezpieczeństwa, a później pracowała 20 lat w policji? Prawda? Pan przed 89 rokiem to nawet papieża ochraniał, zdaje się. Tak, chroniliśmy. To była ta pana zbrodnia komunistyczna. No dokładnie, to była zbrodnia komunistyczna. Jak to wyglądało? To znaczy, nie, no jechaliśmy wtedy, taki, każda szkoła resortu spraw wewnętrznych, była, tak jak i zapewne do dzisiaj, jest centralnym odwodem ministra spraw wewnętrznych. I po prostu te szkoły wtedy się wykorzystuje, czy podoficerskie, oficerskie, chorążych, wykorzystuje się do tego typu działań, bo są mobilne. Prawda? Bo dana jednostka terenowa, prawda? SOP, czy tam, znaczy teraz to oddział prewencji się nazywa, bo SOP to teraz BOR jest. No, nie są w stanie wszystkiego zabezpieczyć, a też no, szkoły mogą się szybciej przenieść, prawda? Inna dyslokacja jest szybsza. I właśnie nas tak wykorzystywano. I tak jeździliśmy. Pamiętam, byliśmy w Gdańsku, później z Gdańska pojechaliśmy do Krakowa i później w Warszawie. No bo to tempo jest, prawda? No chroniliśmy, no i co z tego? A główny pana grzech według nowej władzy polega na tym, że studiował pan na szkole oficerskiej w Legionowie? No nie, że w Legionowie i że później po Legionowie zostałem skierowany do pracy w służbie,
w Stołecznym Urzędzie Spraw Wewnętrznych, z której zresztą po 3 miesiącach się zwolniłem, bo zobaczyłem, że to nie ma sensu. To w ogóle to... Najciekawsze jest to, że właśnie przy pierwszych wyborach w 1989 roku, my na tej złej szkole, to była szkoła MSW taka sama jak w Szczytnie, mieliśmy po wyborach wtedy, tych do Sejmu Kontraktowego, wstrzymane przepustki przez ówczesną komendanturę, bo to był okręg zamknięty, prawda? Wygrała Solidarność. To chichot historii był. Tak, młodzi studenci służb bezpieczeństwa, prawda, resortu siłowego, zagłosowali w wyborach. Oczywiście znajdzie się paru ludzi, którzy naszą pracę policjanta, jest taki jeden artysta. Syn bardzo znamitego profesora prawa, który porównuje do pracy mleczarki, prawda? Że dlaczego mleczarka ma taką niską emeryturę, a funkcjonariusze policji mają takie wysokie. No więc proponuję temu panu, jeżeli cokolwiek mu się teraz stanie, niech zgłosi to mleczarce. A ile dzisiaj wynosi pana emerytura? Dokładnie 1700 zł netto. Znaczy mi tej emerytury w sumie tak dużo nie obcięto, bo ja, chodzi o zasady, chodzi o fakt. Mnie państwo polskie oszukało, bo mogli mi w 90 roku powiedzieć, chłopie, kończyłeś taką szkołę, 3 miesiące byłeś tu i tu, i idź sobie na wolny rynek. To ja sobie poszedł gdziekolwiek, prawda? I bym robił zupełnie co innego, byłbym w innym miejscu niż dzisiaj. A nie, po 20 latach oni mi mówią, taki pan Dworczyk śmie mi powiedzieć, bo dokonałem złego wyboru. A co on, jakiego on wyboru dokonał, jako harcerz? Co on wie w ogóle o życiu w tamtych czasach? I mnie to najbardziej wkurza, bo ja rozumiem, żeby, no nie wiem, u nich być rzeczywiście ludzi nieskażeni tamtym systemem. Połowa. Wychodzą, agentura wychodzi, prawda, ambasadorowie, te wulce stare. Czuje się pan, że został zdradzony dwukrotnie? Najpierw przy sprawie masy przez prokuraturę, a dzisiaj przez państwo znowu? Powiem tak, przy sprawie masy, jeśli dwa aspekty, prawda, przez niego, sorry, taki był układ, prawda, on też może powiedzieć, że ja go zdradziłem, bo jak się go zamknąć, czyli to jest zupełnie inna sprawa, przez prokuraturę tak. A tutaj generalnie, ale to zawsze człowiek się wybroni, bo jeszcze były wolne sądy, bo były. Ja autentycznie to odbierałem podejście sądów w każdej instancji, łącznie ostatnio z tym okręgowym. Po prostu ja w sądach szedłem na spokojnie, nie obawiałem się zupełnie niczego, bo chciałem, że będzie to w sposób właściwy określone z tego materiału, który został zebrany. Prawda? Poza tym no ja wiem, co robiłem, ja nie kłamałem. A teraz autentycznie, ja uważam, że oni są, mogli się spodziewać przez lata, tak jak i moi koledzy, że ktoś właśnie, tak jak padło tu pytanie, że do sklepu pójdę i miłe przestrzeli. Nie, tego mogłem się spodziewać, ale tego, że po tylu latach oni mi zabiorą emeryturę i jeszcze mówiąc mi, że jak ja teraz podejmę pracę, to co sobie zarobię, to mi się nie doliczy, to jest złodziejstwo, czystej klasy złodziejstwo, oszustwo. Myśli pan, że jak inni młodzi funkcjonariusze patrzą na taką sytuację, to mogą sobie jednak myśleć, że może jednak nie warto tak się poświęcać, biegać za bandytami i narażać życie? Bo miałem ostatnio kontakty, zupełnie niezwiązane ze starą robotą, z policjantami z jednej dzielnicy Warszawy, dochodzeniowcami. No to był ten przedział wiekowy 30+, prawda? Czyli oni już przyszli po nas. Jeszcze się czasem w kontaktach z tym naszym pokoleniem załapało, bo ktoś tam gdzieś był kierownikiem, ktoś tam z kimś pracował. Byli wprost. Tak jak was potraktowali, to po prostu szok. Nas też tak mogą potraktować. A jak narzekali na to, co ten rząd ukrywał, czyli oni tam zwali miesiączka. Te obchody roczne.